Witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na taki krótki felieton, gdzie pojawią się perfumy, ale tylko jako tło opowieści o pewnej parze, słynnej parze w brytyjskim showbiznesie, bo pewien filmik, pewien ich taniec, który stał się wiralem, ich, ich taki krótki taniec, który pochodzi z filmu dokumentalnego na Netflixie, Pewnie już wiecie o kim mowa, o życiu Davida Beckhama, słynnego piłkarza. Ten ich taki taniec, taki domowy, ciepły, bardzo romantyczny, skłonił mnie do pewnych refleksji na temat miłości pomiędzy Brytyjczykami, jak się kocha w Wielkiej Brytanii, tak mówiąc, mówiąc szerzej. Um, bo, moi drodzy, sama się na tym złapałam, że podoba mi się to ujęcie, podoba mi się ten moment w życiu tej pary. Para po przejściach, prawda? Słynna piosenkarka z grupy Spice Girls, Victoria Beckham, która, um, która tak naprawdę nie umiała tańczyć, nie umiała śpiewać, no ale ponieważ była w tak zwanym Girls, będzie, no to wszystko to zostało oszlifowane i pokazane tak, jakby. Wszystkie te dziewczyny były utalentowane. De facto ona sama mówi, że nie potrafiła śpiewać i tańczyć, ale jakoś dała sobie radę, wypromowała swoją osobę. I jest obecnie projektantką mody. Z dużym powodzeniem projektuje ubrania, ale również kosmetyki, linie kosmetyków. I perfumy, wyprodukowała również swoje perfumy. To są takie perfumy mm, z takiej ekskluzywnej linii, kosztują około ponad 1000 złotych. Także y, oczywiście nie miałam styczności z tymi perfumami, bo one dopiero chyba niedawno weszły na rynek. W każdym razie Wiktoria Beckham już je promuje, już widziałam takie filmy, gdzie ona po prostu wyciąga z torebki swoje ulubione perfumy. No i oczywiście są to perfumy jej konceptu, jej pomysłu pod jej nazwiskiem produkowane. Z tego, co zauważyłam, to ona pokazuje taki biały flakon, i w tych perfumach jest tabaka jest, i są akcenty skórzane. Natomiast wcześniej krążyły takie informacje, że jej ulubionymi perfumami jest pewien zapach Joe Malone z greyfrutem, Taki można byłoby powiedzieć zwyczajny, zielony, świeży zapach. To tyle z informacji perfumowych. Natomiast mnie zainteresował ten filmik i fakt. Że ja sama dałam się nabrać, tak mi się wydaje, na to, co zostało pokazane, bo ten krótki filmik stał się wiralem w internecie. Jak oni sobie w domu, wiecie, w weekend, przy kominku tańczą przy takiej starej piosence Dolly Parton. Yy, yy, tak, Dolly Parton yy, i rog Ken Rogers również śpiewał z nią. Taki słynny romantyczny przebój sprzed lat. No i tak. Ja sama dałam się na to nabrać, powiem Wam także, zrobiło mi się tak ciepło na sercu, kiedy zobaczyłam, że oni sobie tak tańczą, że to jest wszystko takie domowe, jest to para po przejściach. David Beckham był y, słynnym piłkarzem i naprawdę, z tego co wiem, miał talent do tej piłki nożnej. Nie był taką wykreowaną gwiazdą jak Victoria Beckham, tylko naprawdę miał talent od dziecka, po prostu był zdeterminowany, aby grać w tę piłkę, no i osiągnął bardzo wiele, reprezentował. Reprezentował Anglię wielokrotnie zdobywał puchary, potem jeszcze występował w Realu Madryt w słynnym hiszpańskim zespole i tam również miał swoje świetne momenty. Także jest to utalentowany piłkarz z całą pewnością. Natomiast wiecie, no, jest to tak para po przejściach, która, która, która nie obyła się bez skandali obyczajowych, oczywiście. Tam, chyba właśnie w tym momencie, kiedy, kiedy David Beckham był w Hiszpanii, grał w Realu Madryt, tam miał asystentkę, która mu tam wszystko załatwiała, ogarniała mu takie sprawy właśnie bieżące i jak wieś niesie, po prostu no, zdradzał swoją żonę z tą oto asystentką. Ona oczywiście udzielała wywiadów, napisała książkę i tak dalej. Ona cały czas utrzymuje, że miała czteromiesięczny romans, romans z Beckhamem. Beckham się oczywiście wyparł. Hmm, wcale mnie to nie dziwi, że się wyparł, bo, wiecie, y, wydaje mi się, to są oczywiście tylko moje dywagacje. Teraz oczywiście chętnie, y, chętnie sobie możemy porozmawiać na ten temat. Może wy macie większą wiedzę y, i może po prostu sobie podyskutujemy na ten temat, bo z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że jest to tak zwana power couple, tak czyli taka potężna machina show biznesu za tym też stoi. W tym sensie, że po prostu yy, myślę, że nie opłacałoby im się zupełnie rozstanie, ponieważ stworzyli taką bardzo yy, dynamiczną, prężną właśnie yy, taką wspólną markę. Tak? Ich małżeństwo, ich, ich, ich nazwisko Beckhamowie, to jest marka po prostu, która zarabia, zarabiała i zarabia miliony funtów. Tak? Także myślę, że rozstanie... Mm, nie byłoby im na rękę. No, oprócz tego, oczywiście, mają czwórkę dzieci, więc tutaj ja nie, ja nie twierdzę, że oni są, wiecie, jakimiś y, wyzutymi z uczuć, jakimiś, wiecie, potworami, tylko biznesmenami. Y, nie, 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 absolutnie tak nie twierdzę, bo też nie mam wiedzy na ich temat tak aż tak głębokiej. Y, natomiast wydaje mi się, że rozstanie by im się nie opłacało. Natomiast, wiecie, obserwowałam sobie ten ich taniec, a potem jeszcze różne takie filmiki, gdzie oni wspólnie udzielają wywiadów albo gdzieś tam są publicznie. I muszę powiedzieć, że z mowy ciała to, wygląda to tak, że to zawsze ona jego obejmuje. Ona go, że tak powiem, do siebie przyciąga. To się ciągle powtarza: czyli mowa ciała jest taka mój ci on, on jest tylko mój, tak? Ja to tak widzę. On jest taki troszeczkę wycofany, nawet podczas tego słynnego ich tańca, również to ona go obejmuje, a gdy tymczasem, tak wiecie, archetypowo to mężczyzna prowadzi w tańcu i to mężczyzna hmm, jest tym inicjującym. Tutaj wydaje się, że te role mogą być odwrócone. Yy, no co też mi tak, jakby pokazuje, że być może rzeczywiście on zawiódł jej zaufanie, zdradził ją i, i ona teraz publicznie, zwłaszcza. Chcę pokazać wszem i wobec mój ci on i go tak obejmuje tym ramieniem, tak? Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Natomiast teraz pojawi się wątek, właśnie taki socjologiczny, bo często mnie prosicie w komentarzach, żebym mówiła więcej o anglikach, o mentalności angielskiej, o Brytyjczykach, i może, dla, może nowi widzowie nie wiedzą, więc powiem jeszcze raz. Moi drodzy, nagrałam kilka takich filmów. Te filmy noszą tytuł Czym pachną angielki? Są bodajże, chyba trzy części tego filmu, gdzie dużo, dużo mówię o Anglikach. Także zapraszam Was, żebyście sobie te filmy obejrzeli, bo tam naprawdę dużo ciekawostek zdradzam yy, obyczajowych, politycznych, różnorakich. Natomiast teraz, właśnie opowiem Wam, jak to wygląda z mojej perspektywy jak to się Anglicy kochają. I oczywiście. Wiecie, to są moje obserwacje. Człowieka, który tutaj mieszka 4 lata wcześniej byłam też w innej części Anglii, mieszkałam też wcześniej rok w, jeszcze w, in, w innych miejscach, także jakby w różnych partiach tej Anglii, Wielkiej Brytanii mieszkałam, mam też znajomych Szkotów i Irlandczyków, także mniej więcej, wiecie, obserwuję sobie to i, i powiem wam, jak to, jak to z mojej perspektywy wygląda. Czy rzeczywiście, czy czy ten taniec jest naturalny, czy on jest, czy on rzeczywiście pokazuje, że Beckhamowie się pogodzili, żyją w miłości, żyją w zgodzie i tam jest romantycznie i wspaniale w tej relacji, bo kiedy wiecie, zrobiło mi się tak miło na sercu, kiedy to zobaczyłam ten ich taniec, również dlatego, że ta piosenka jest taka przyjemna, to potem sobie od razu pomyślałam: Monika, ty się dałaś złapać na jakiś PR, bo przecież wiesz, jak wygląda miłość po angielsku. Więc wiecie, no tutaj ktoś dobrze to wyreżyserował, ta scenka jest taka ujmująca, romantyczna, chwytająca za serce, ale czy prawdziwa? To jest moje pytanie i chętnie podyskutuję sobie z wami. Jeżeli wy macie jakiś pogląd albo, albo po prostu może wiecie więcej, może ktoś śledzi ich życie bardzo wnikliwie. Ja akurat nie śledzę ich życia. Oni są dla mnie takimi postaciami, wiecie, neutralnymi. W tym sensie, że ani się nimi nie fascynuję, ani oni jakoś tam mnie nie rażą za bardzo. Mam takie osoby, są takie osoby w showbiznesie, które mnie absolutnie odpychają. Na przykład Lady Gaga, czy Madonna, które tam, no, mają takie dziwne, dziwne połączenia, że tak powiem, z pewnymi tam sektami i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to miłe, nie jest to fajne i, i jakby... Mam pewien dystans do pewnych osób. Natomiast jeśli chodzi o Beckhamów to tak jak powiedziałam y, oni byli zawsze dla mnie tacy neutralni, tak jak mówię. Ani ich nie lubiłam, ani ich nie nie lubiłam. No i teraz moi drodzy, powiem wam, jak to wygląda z mojej perspektywy miłość po angielsku. <grym> I teraz, żeby, żeby jeszcze tutaj Was zachęcić, to puszczę Wam do, dosłownie fragmencik tej piosenki, żeby Was wprowadzić w ten klimat. Myślę, że część z Was widziała ten fragment, kiedy Beckhamowie sobie tańczą, ale tutaj wiadomo, że na YouTubie nie można puszczać muzyki, ale taki króciuteńki fragmencik, może cenzorzy mnie tutaj nie, nie, nie będą ścigać za ten króciutki fragmencik. Moi drodzy, posłuchajcie ze mną tego fragmentu piosenki, do której... Tańczą Beckhamowie, możecie to zobaczyć. Jest to viral na YouTubie. Zobaczyłam sobie również tłumaczenie tego, tej piosenki i powiem Wam, że tam jest taki dziwny podprogowy przekaz, jeśli chodzi o, o historię życia Beckhamów. Yy, zaraz powiem o co mi chodzi. Tylko jeszcze tutaj sobie posłuchajmy. Zaraz wam powiem o co mi chodzi. OK. Poczekajmy na refren. że wiecie, o co mi chodzi. O co mi chodzi z tym podprogowym tutaj tekstem? Oni tańczą przy takim fragmencie, yy, gdzie yy, to są takie yy, tu jest taka metafora związku jako wyspy, yy, wyspy, które płyną obok siebie. Jesteśmy razem, ale jesteśmy tak jakby troszeczkę też odseparowani, yy, tak od całego świata, płyniemy razem, ale kochając się i tak dalej, ale tam też jest taki w pewnym momencie taki fragment Wracamy do siebie przechodząc od kochanka do kochanka. No, jest, jest tak po prostu w tekście. Więc, jakby tutaj, ja tutaj słyszę jakiś podprogowy przekaz, natomiast, natomiast może przesadzam, ale no chętnie, chętnie posłucham waszego zdania na ten temat. Natomiast, jak to wygląda ta miłość po angielsku? Właśnie ten ich taniec zainspirował mnie do tego, aby wam o tym opowiedzieć. Oczywiście, bierzcie to pół żartem, pół serio. Dzisiaj również jest, dzisiaj jest sobota. Wracałam sobie z pewnego miasta, i już był taki, taka okolica godziny 18.00, wiecie, i już tutaj sobota to jest ten dzień, wielki dzień, big day, kiedy młodzież i w ogóle ogólnie ludzie wychodzą do, do miasta, do pubów, do restauracji. To jest, to jest niesamowicie tutaj celebrowane. Każdy weekend to jest wielkie, wielka celebracja, zabawa, picie, krzyki itd. Jest zima, a oczywiście dziewczyny, kobiety, no wiecie, naprawdę są półnagie na tych ulicach. Tutaj nikt nie nosi kurtek, to jest bardzo dziwne. Zresztą są też takie filmiki w internecie z takiej kamery miejskiej, na przykład Manchester czy inne miasta. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda w realnym życiu. Kobiety po prostu prawie w zasadzie półnagie chodzą i, i, i jakby tak prowokują. I tak, mój ogląd sytuacji jest taki, jak już mówiłam w poprzednich filmach, że jeżeli myślicie, że właśnie kobiety w Anglii to są w typie księżnej Diany czy tego typu kobiet, to raczej nie. Bliżej tutaj bym powiedziała Adele i właśnie Victoria Beckham to jest taki typowy. Taki typowy przykład yy, angielki, brytyjki, która po prostu jest bardzo pewna siebie, w zasadzie to zachowuje się czasami jak cowboy. Ja tutaj nic nie ujmuję, Adele, bardzo ją lubię, bardzo lubię jej głosy i piosenki, ale ona jest w swoim zachowaniu taka, powiedziałabym, mocna, rubaszna i takie są brytyjki. Victoria Beckham, która chodzi w spodniach, lubi zapachy greyfrutowe, wiecie, jest dosyć też taką silną osobowością i to ona prowadzi męża w tańcu. Ona tego męża łapie za szyję, a on jest taki trochę skulony. Tak to widzę, jak mowę ciała. Tak jest w Wielkiej Brytanii. Kobiety rządzą. Mężczyźni, w moim mniemaniu, żyją tak jakby obok, ob obok nich, żyją swoim życiem i po prostu spotykają się w jakichś takich miejscach, jak kluby, puby, czy wiecie, w innych, w innych też tutaj sytuacjach. Y oczywiście żyją, mają tę relację damsko-męską, ale to wygląda tak, jakby oni żyli obok siebie. Mam nadzieję, że rozumiecie, co mam, co mam na myśli. Znam tutaj też pewnych ludzi, pewne też starsze małżeństwa i, i oni sami mi to mówią, że w Anglii jest tak, że powiedzmy już po jakimś tam, powiedzmy po 20 latach w małżeństwie, to ludzie przypominają bardziej brata i siostrę, przyjaciół. Każdy ma, każdy ma swoje życie. Nawet już wspólnie nie jedzą za bardzo, nie gotują. Kobiety to generalnie prawie w ogóle nie gotują. Mężczyźni się wiecie, żywią kanapkami przez cały dzień, nie mam znajomych, więc słyszę, mówią mi o tym, co, co jadłeś na obiad, a kanapkę sobie zrobiłem. A co robi żona? No, żona jest zajęta po prostu. Wiecie, tu nie chodzi o to, że ja jestem jakąś taką, yy, taką tradycjonalistką, która, która chce kobietę do kuchni wepchnąć. Nie, nie, nie. Jestem absolutnie normalną osobą. Oczywiście wychowaną w tradycji takiej, że to raczej kobieta zajmuje się domem. To jest naturalne, tak jest w Polsce. Ja się tego nie wstydzę o tym mówić, że tak zostałam wychowana i mnie to nie przeraża. Natomiast y, wiecie, no, kucharze są najlepszymi, ku najlepszy najle najlepszymi kucharzami są mężczyźni. To też jest prawda. Po, po Podobno statystycznie. Natomiast ja tutaj nikogo na siłę do kuchni nie wpycham. Ja jestem kobietą, która uwielbia gotować, moja mama lubiła gotować, moja babcia lubiła gotować, to były takie panie domu, również prawda, moja mama pracowała zawodowo, także to nie o to chodzi, żeby tutaj kobietę spychać do kuchni, żeby wiecie, żeby, żeby, żeby kobietę, kobietę w ten sposób jakby yy, uwięzić w tej kuchni. Nie chodzi o to, ale no tak to jest, że jednak to bardziej kobieta jest kojarzona z tym, że dba o dom, o atmosferę, Domową, o o, wiecie, o sprawunki, o zakupy, że potrafi właśnie tą atmosferę stworzyć. I dla mnie to jest całkowicie normalne, że kiedy mój tata wracał z pracy, a pracował na trzech etatach, to moja mama przygotowywała mu posiłki i było to miłe, było to po prostu, było mi to miło obserwować, że, że tak to jest, prawda? I, I dla mnie to jest naturalne. Natomiast, wiecie, jak słyszę od mężczyzny lat 63, że on przez cały dzień je kanapki, bo no żona to nie gotuje. To ewentualnie on, kiedy skończy swoją pracę o 18, to on coś ugotuje jeszcze dla nich. No to wiecie, to jest takie zupełnie, mm, zupełnie tutaj role się odwracają, ale to nie o to mi chodzi. Nie chodziło mi tak naprawdę o te role, o te, o te wiecie, domowe role. Bardziej mi chodziło o to, że Anglicy dla mnie, według mnie, mają ten feller. Że po prostu są kompletnie nieromantyczni. Absolutnie tutaj nie widać romantycznych gestów, ani u młodych, ani u starszych. Jest to bardziej taki kumpelski układ, wiecie, i, i to nie chodzi tylko o to gotowanie, chociaż, chociaż z drugiej strony wiecie o co, o co mi chodzi, że jeżeli para idzie do sądu, no to tak jest, że w sądzie y, y, zadaje się y, przyszłym rozwodnikom pytanie, jak długo państwo nie, nie jecie razem i nie śpicie ze sobą, prawda? Czyli łoże i stół to jednak nadal jest to miejsce, które powinno ludzi spajać. To jest taka tradycja, prawda? Niepisana tradycja. I, i tutaj chodzi mi o to, że z, z moich obserwacji wynika, że. Właśnie ani jedno, ani drugie nie funkcjonuje, już przynajmniej wiecie, po wielu latach, po wielu 10 latach, 20, 15, 30 latach małżeństwa, to tutaj raczej to nie funkcjonuje. Rzadko kiedy to funkcjonuje dobrze, ludzie żyją trochę tak na dystans. Niestety jest to przykre. I kiedyś rozmawiałam właśnie z pewnym mężczyzną i on powiedział, że wszyscy jego koledzy mówią to samo. Koledzy, czyli mężczyźni wieku około 50. 60 lat, że no, łoża nie, nie dzielą wspólnie z żonami i, i, i wspólnych posiłków to też nie jedzą, może dlatego tak wielu ludzi tutaj chodzi do pubów, do restauracji albo zamawia jedzenie przez telefon, bo po prostu tutaj nie ma tego, tutaj nie ma tej tradycji gotowania, tego cieszenia się, yy, siedzenia przy stole, roz, rozmów przy stole. Tutaj to wszystko stoi na głowie. Wiecie, to też nie jest tak, że ja, ja jestem osobą, która nigdy niczego na telefon nie zamawia albo nie lubi chodzić do restauracji. Wręcz przeciwnie, bardzo lubię, jestem smakoszem. W tym sensie, że po prostu uwielbiam jedzenie, tak, też, które ktoś mi przygotuje, ale wiecie, o czym mówię? Mówię o takiej atmosferze domowej, o takim romantycznym, wiecie, yy, nastroju, który gdzieś tam powinno się budować i powinno się o to dbać, żeby żeby ta relacja była wciąż żywa, żeby była po prostu y, romantyczna. Mam wrażenie, że słowo romantyzm w Anglii ono w ogóle nie jest rozumiane i ono w ogóle nie jest wcielane w życie. Ja przynajmniej nie widziałam tutaj takich romantycznych gestów yy, raczej właśnie Wręcz przeciwnie, kobiety zachowują się bardzo wyzywająco. I to w każdym wieku. Są bardzo takie mocne. Przypominają, wiecie, kowbojów, którzy przyszli do baru. Jeżeli oglądaliście westerny, to wiecie, o czym mowa. Przypomnijcie sobie kowboja, który wchodzi do baru. Kopniakiem otwiera drzwi i po prostu, wiecie, łokcie na stole, alkohol i głośne, rubaszne śmiechy. Tak zachowują się tutaj kobiety. Młodne, starsze. Także tutaj kobiet w stylu Lady Diana, naprawdę rzadko kiedy można spotkać wysublimowaną kobietę, kobiecą kobietę. No niestety, tak to wygląda. Cały czas mam wrażenie, że kobiety są z jakiegoś powodu tutaj silniejsze niż mężczyźni. Mężczyźni trochę tak jakby ulegają tym kobietom czasami. Nie ma też tej takiej gry, takiego flirtu, uwodzenia, naprawdę. Jest to przykre, kiepsko się żyje w takim świecie, gdzie nie ma w ogóle tego flirtowania. Wiecie, Włosi, na przykład, czy Hiszpanie, czy Portugalczycy oni są tacy ogniści, w taki sposób bardzo ekspresyjny reagują na kobiety. To też może komuś przeszkadzać, to też może być uważane za przesadę. Za taki maczyzm, ale uwierzcie mi z ręką na sercu, bycie w świecie, gdzie w ogóle nie ma adoracji, gdzie w ogóle nie ma tej gry, tej miłej gry, yy, wiecie, takiego romansowania, flirtowania, to też, jest, to też jest bardzo dziwne. Dziwnie mi się żyje w tym kraju, tak? Jestem czasami wręcz podłamana, że tak to właśnie wygląda, bo ja chyba nie chcę żyć w takim świecie. No i wracając do Beckhamów. Wracając do Beckhamów, jeżeli rzeczywiście David Beckham zdradził Wiktorię, no to, no to myślę, że, myślę, że ta drzazga, ta rana pozostała na zawsze. No, zdrada jest czymś takim, co trudno zapomnieć. I obserwując ich mowę ciała, to ja bym powiedziała, że ja byłabym skłonna uwierzyć, że rzeczywiście Beckham miał ten romans. On teraz jest taki jakby zgaszony, skulony. Mowa ciała Wiktorii jest taka, że to ona go obejmuje, ona jakby zarządza tym wszystkim I, i, i tak jakby no on tutaj się podporządkowuje, co jest absolutnie w stylu tego, co ja widzę na ulicach i między ludźmi, że to raczej kobiety rządzą i tutaj też kobiecie nie można zwrócić uwagi za bardzo, tak? Bo tutaj jest też tak feminizm tak wysoko tutaj umocowany w społeczeństwie, że no, kobiecie, zwrócić uwagi nie można. To jest bardzo źle widziane, tak? Yy, wiecie, ani na temat figury, bo tutaj, że tak powiem, jest bardzo, bardzo dużo bardzo otyłych ludzi, ekstremalnie otyłych ludzi. No, kobiety w każdym wieku są ekstremalnie otyłe i one świetnie się czują. Tutaj nie chodzi o to, żeby kogoś piętnować za nadwagę, bo sama mam nadwagę. Chodzi jednak o to, że jeżeli w społeczeństwie, no. Jest coś takiego jak pozytywne, pozytywne zawstydzenie, tak? Wstydzę się, że powiedzmy pozwoliłam sobie na taką ogromną otyłość, bo nie mogę chodzić na przykład. Ja tutaj nie mówię o chorobach metabolicznych, tylko mówię o nadwadze, która wynika z przejadania się, tak? I tutaj te osoby one nie czują takiego pozytywnego, lekkiego zawstydzenia, że tak, tak to wygląda. Raczej są z siebie dumne, prezentują swoje ciała w całej okazałości. Naprawdę. W Polsce tego nie zobaczycie. Kobiety, które ważą, nie wiem, 150 kg, które zakładają krótkie topy, te brzuchy całe się wylewają, wiecie, pośladki na wierzchu. Tego w Polsce raczej nie zobaczycie. Jest, może to być szokujące dla kogoś, kto tutaj przyjedzie, i te kobiety czują się, czują się okej okay z tym, tak? E, ja nie jestem taką osobą, wiecie, która piętnuje piętnuje ludzi za nadwagę, bo sama mam nadwagę, ale Moja nadwaga na przykład nie wynika z tego, że ja się objadam, tylko z innych przyczyn. Natomiast staram się cały czas te pozytywne nawyki wprowadzać, trzymać tę dietę i tak dalej, wiecie. Też nie jestem osobą, która tutaj ma obsesję na tym punkcie, absolutnie nie. Natomiast, no, chciałabym po prostu być szczuplejsza i to, i to jest chyba normalne. Bardziej gipka, bardziej, wiecie, wiotka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast y, mówię o tym, że w Anglii to jest absolutną normą i jest to absolutnie akceptowane. Kobieta może być wielkim słoniem i mamy tutaj, y, mamy tutaj ją podziwiać i akceptować i po prostu nie ma Mowy, żeby tutaj zwrócić jakąkolwiek uwagę, bo to jest po prostu, wiecie, kraj, gdzie feminizm tutaj chyba jest aż wykrzywiony, moim zdaniem. No i tak, yy, co myślicie? Dajcie znać, bo yy, moja intuicja mówi mi, że małżeństwo Beckhamów to jest nie do końca udane. Yy, mają czwórkę dzieci, więc jakby grają pod publiczkę i że wszystko jest ok, że są wspaniałym małżeństwem po przejściach. Natomiast moja intuicja mówi mi, że chyba jednak niekoniecznie, chyba coś tam nie gra do końca. Yy, ta Wiktoria dominuje, on jest taki skulony. Yy, no, ale może się mylę, może, może rzeczywiście oni są szczęśliwym małżeństwem, yy, może oni są wyjątkiem od tego, co ja tutaj obserwuję. Natomiast wiecie, jeżeli popatrzymy też na rodzinę królewską, to tam też znowu to samo udawanie i. Mm, i takie takie wiecie, chłodne, chłodne relacje, prawda? Osoby trzecie gdzieś tam w tle, romanse i tak dalej, i tak dalej. No i powiem wam, że jak była tutaj koronacja tego króla Karola, króla Karola, tak, to mm, ja jak mówiłam wcześniej, pracuję z osobami chorymi, w różnym wieku młodymi, ale też ze staruszkami. I akurat po tym weekendzie, kiedy była ta koronacja, byłam w pracy i pytałam. Różne starsze osoby, czy, 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 czy oglądali tę koronację, czy w ogóle jak, jakkolwiek to na nich yy, czy jakkolwiek ich to interesowało, to powiem Wam, że byłam bardzo zaskoczona, bo jakieś 80% osób starszych powiedziało mi z takim niesmakiem, że nie, nie oglądali tego, nie lubią tego człowieka, nie akceptują go, brzydzą się nim i po prostu, że on zniszczył diane i oni mają do niego uraz. Byłam zaskoczona, że aż tak ostra była reakcja. Moi kochani, dajcie znać, co myślicie. To jest taki temat, powiedzmy, niewiele związany z perfumami, ale ponieważ prosiliście mnie o tematykę obyczajową, związaną z Anglią, to nagrałam taki filmik dla rozrywki. Nie twierdzę, że mam rację. Chciałabym się mylić, powiem szczerze tak. Chciałabym się mylić, chciałabym, żeby to było szczęśliwe małżeństwo, bo tak jak powiedziałam, kiedy zobaczyłam ich. Ten ich taniec to zrobiło mi się miło na sercu, ale czy nie uległam iluzji? Dajcie znać, co myślicie. Dziękuję za uwagę.